W poprzednim odcinku Kowalski poznał się z młodym, jak się okaże później, jedynym zaufanym człowiekiem w kręgu. Kowalski wtajemniczył nowego w jego nowe obowiązki. Jakby to nie było, to obsługa klientów i zamiatanie wody. Kowalski i młody jak co dzień zamiatali wodę. Wtem usłyszeli od sąsiadki: patrz kurwa, jaka jesteś głupia, aż ludzie się na ciebie patrzą. Kowalski i młody w duchu się uśmiali, bo patrzyli się na nią, bo się darła, a nie na tą drugą. Misja jest jaka? Możesz kogoś wyeliminować? Tak. Znasz Don Coperros? Tak, to ten, który ma kartel na granicy z Meksykiem. Tak, to właśnie ten. Macie iść i powiedzieć mu, aby nauczył się parkować. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Poszedli więc, tak jak kazał Don Mateos. Posłyszej, nam dożnicie Danony. Co oni gadają? Tego co rozumiem, jakiś prusak chce kupić Danonka. Odczekali więc kilka chwil, aż głosy ucichły. Potem Kowalski został na czatach, a młody wszedł do lokalu. Jesteś Don Coper? Da. Kurwa, wy kwariecie po angielskie? Nie. Хорошо. Ty duży, nauczyć się parkować. I potamoś to. Potamoś to, ja smaluję ciebie. Słuchaj, pamiętasz tego, co mu rękawiczki były za drogie? Temu, co był ubrany w moro? Tak, słuchaj, tam jest jego zdjęcie. Ja wiem, kto to jest, ale wytłumaczę ci później. Kowalski i młody wrócili do Dona Mateiosa, aby go poinformować, że Coper nie powinien sprawiać problemów.